Half-Life to gra dumopodobna z 1998 roku. Gra zrewolucjonizowała sposób prowadzenia narracji w strzelankach oraz jej postrzegania przez twórców. Choć nie można debiutowi Valve odmówić jego zasług, to jednak nie da się ukryć, że dziś poważnie się zestarzał zarówno w kwestii grafiki, jak i niektórych mechanik. Dlatego też w okolicach 2004 roku mała grupka fanów, znana dziś jako Crowbar Collective, postanowiła stworzyć grę zupełnie od nowa, korzystając z silnika, który napędzał drugą część Half-Life'a o nazwie Source, czyli źródło. Proces twórczy trwał dużo dłużej niż można było się spodziewać, bo remake kultowej strzelanki o nazwie Black Mesa trafił do graczy dopiero w 2012 roku jako darmowy mod. Wtedy wszyscy byli zachwyceni nową grafiką, projektem poszczególnych lokacji oraz uwspółcześnionymi mechanikami. Największą wadą gry był jednak brak ostatniego rozdziału oryginału, który odbywał się na obcej planecie zwanej Xen. Twórcy obiecali jednak, że w przyszłości dodadzą brakujący segment. 3 lata później, w roku 2015, gracze wciąż nie otrzymali jednak upragnionej lokacji. Zamiast tego na Steamie, ku zaskoczeniu wszystkich, pojawiła się wersja płatna Black Mesy. Wzbogacona została ona o wiele dodatków i aktualizacji. Wielu ludzi jednak nie wie, jakie są różnice między wersją z roku 2012 oraz tą z 2015. W tym materiale wideo chciałbym omówić różnice między nimi i pomóc Wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto wydać te 20 euro na wersję, która pojawiła się na Steamie, czy jednak lepiej zostać przy darmowym modzie. Zacznijmy od grafiki. W 2012 roku grafika zrobiła niesamowite wrażenie na graczach i w sumie nie ma co się dziwić. Projekt plansz, tekstur i animacji jest naprawdę ładny i nawet dziś cieszy oko. Problemem były jednak zbyt powtarzalne i odrobinę kanciaste modele twarzy bohaterów niezależnych. Jeżeli myślicie, że wersja Steam poprawiła ten mankament, to niestety muszę Was rozczarować, ale twarze zostały praktycznie nietknięte. W kwestii wyglądu gry zmieniły się tylko nieliczne kosmetyczne rzeczy, jak na przykład te pisuary w łazience na początku. Z powodu przesiadki na nową wersję silnika Source, Black Mesa ze Steama jest też dużo ciemniejsza, co dla mnie jest sporą wadą, ale zdaję sobie sprawę, że niektórym może się spodobać. Skoro już wspomniałem o nowszej wersji silnika, to bez obaw. Nie ma żadnych zmian w kwestii wymagań sprzętowych gry. Kiedy kupowałem wersję ze Steama, jednak miałem nadzieję na poprawioną optymalizację, ponieważ gra lubiła zgubić parę klatek na sekundę w niektórych miejscach. Zaskakująco, optymalizacja nie została poprawiona wcale. W każdym z tych miejsc, w których mój komputer nie dawał sobie rady w wersji darmowej, w wersji płatnej wymiękał tak samo. Nie jest to też problem z moim sprzętem, znam ludzi z dużo lepszym, którym również zdarzały się ścinki. W kwestii dźwięku zmian jest trochę więcej. W wersji darmowej głos kombinezonu głównego bohatera, który towarzyszył nam przez całą grę, był żywcem przeniesiony z Half-Life'a 2. W wersji płatnej natomiast zatrudniono zupełnie nowego aktora, choć brzmi on tak podobnie, że jeżeli bym wam o tym nie powiedział, to byście pewnie nawet nie zauważyli różnicy. W wersji ze Steama nagrano też od nowa głos wrogich żołnierzy, usuwając ten dziwny efekt jak z krótkofalówki. On me now, suppressing fire! Alright, come on, give me a hand here. Poza tym i jednym naukowcem z początku gry, aktorzy pomiędzy poszczególnymi wersjami pozostali ci sami. Zaskakująco dużo zmieniło się w kwestii paru mechanik. Wersja darmowa posiadała błąd, który sprawiał, że wrażli żołnierze mieli nieludzką wręcz precyzję w strzelaniu, pozbawiając nas przy tym zdrowia w zastraszającym tempie. Wersja Steam naprawiła ten problem, dostosowując celność przeciwników adekwatnie do wybranego przez nas poziomu trudności. Przeciwnik, który strzelał do nas piorunami, również został naprawiony, gdyż w darmowej wersji miał zbyt szybki czas reakcji, sprawiając, że jego strzały były prawie niemożliwe do ominięcia. W kwestii uzbrojenia również wiele naprawiono w wersji ze Steama. Pod naporem fanów zmniejszono rozrzut karabinu maszynowego, sprawiając, że tym razem nie jest już zupełnie bezużyteczny, jak to był w wersji darmowej. Zmodyfikowano też pistolet, aby bardziej przypominał ten z oryginalnego Half-Life'a pod względem trybów wystrzału. Zapewne zastanawiacie się, co z zapowiadanym od dawna ostatnim rozdziałem, Xen. Jeżeli chcecie zagrać w odnowiony ostatni rozdział, a nie chce wam się płacić, to nie mam dla was dobrych wieści. Otóż twórcy zapowiadają, że w okolicy tego lata ma on zostać dodany do płatnej wersji, przy okazji zaznaczając, że nie zamierzają dodawać go do wersji darmowej. Wersja z roku 2015 posiada również wbudowany tryb multiplayer z odświeżonymi mapami znanymi z oryginalnego Half-Life'a, który nie był obecny w wersji z 2012. Pojawiło się też parę zupełnie nowych map.
Nie jestem zbyt dobry w tego typu rozgrywki sieciowe, ale z doświadczenia nabranego przez krótki czas poświęcony temu trybowi, stwierdzam, że tryb ten został wręcz żywcem przeniesiony z oryginału. Jeżeli podobał Wam się tam, tutaj również powinien Wam przypaść do gustu. Problemem jest jednak to, że na serwerach nie ma zbyt dużo ludzi, ale zazwyczaj udawało mi się znaleźć jakiś serwer z około 5 innymi graczami. Warto też dodać, jako iż wersja Steam jest już oficjalnie wydaną grą, to wspiera ona również osiągnięcia Steam. Wersja darmowa również je posiadała, ale nie były one przypisywane do naszego konta, a jedynie do tej gry. Na sam koniec chciałbym omówić temat modów do obu wersji, bo jest tu o czym mówić. Otóż wersja darmowa była jedyną wersją przez 3 lata. To naprawdę dużo czasu dla moderów, by wypuścić wiele świetnych modów. W tym właśnie okresie dostaliśmy moim zdaniem świetne Surface Tension Uncut, czyli rozwinięcie jednego z późniejszych rozdziałów gry, w moim odczuciu średnie On a Rail Uncut, wydłużające rozdział, w którym jedziemy kolejką, oraz wspaniały Hazard Course, czyli remake mało znanego tutoriala do oryginalnego Half-Life'a, który w tym wypadku jednak polecam ograć, nawet jeśli już przeszedłeś grę, bo jest naprawdę świetnie zrobiony i zabawny. Wersja Steam, jako iż korzysta z innej wersji silnika Source, nie wspiera większości modów z wersji darmowej. Surface Tension Uncut stało się za to integralną częścią gry, a On a Rail Uncut można znaleźć w Steam Workshop, dla którego wsparcie ta wersja posiada. Pojawiło się na nim też wiele świetnych pojedynczych map jak Bravado, Escapade czy Thief. Jest też mod przywracający efekt krótkofalówki dla żołnierzy oraz parę innych. Niestety twórcy Hazard Course nie podołali zmianie wersji silnika i dziś można go grać jedynie na wersji darmowej, co jest dużą szkodą jak dla mnie. Pozostaje zatem pytanie, czy warto wydawać te 20 euro dla paru poprawek w mechanice, multiplayera i modów? Moim zdaniem nie. Przynajmniej do momentu, aż twórcy nie wydadzą ostatniego rozdziału, który niby ma być wydany w okolicach lata, ale w sumie nikt już nie wierzy, że twórcy dotrzymają terminu. Muszę jednak przyznać, że sztuczna inteligencja przeciwników i sposób korzystania z niektórych broni musiały jak dla mnie przejść gruntowną zmianę i cieszę się, że poprawiono je w wersji płatnej. I to tyle. Dajcie znać, czy Wam się podoba taka forma filmów na moim kanale. Z Bogiem.